Fight! Hej, cześć, witajcie, z tej strony Vespar. Witam was w pierwszym odcinku z gry Mortal Kombat Complete Edition. Tak, powiem wam, że byłem bardzo zaskoczony, gdy po kilku dniach na Steamie, gdy pokazała się ta produkcja, jeszcze nie było ani jednego zagrajmy z wersji właśnie PC-owej na YouTubie. No i stało się, uświadomiłem sobie dlaczego. Ponieważ nagrywanie z tej gry to droga przez mękę. Nie mam pojęcia dlaczego, ale żaden program do nagrywania nie nagrywa tej gry poprawnie. Nie mam pojęcia dlaczego. Zaraz wam troszeczkę o tym opowiem, ale chyba zaraz najpierw przejdźmy do wyboru postaci i zacznijmy po prostu przechodzić sobie drabinę. Myślę, że będę sobie grał i trochę gadał. Zobaczymy, jak daleko dojdziemy na tym średnim. Wszystko się jeszcze okaże. Więc tak. Dlaczego nagrywanie z tej gry to droga przez mękę? Dlatego, że przez jakieś dziwne okoliczności w grze występują spowolnienia. Nie ścina, tylko spowolnienia. No po prostu włącza się jakby taki slow motion. No nie wiem, mam nadzieję, że nie zaobserwujecie go, ale wszystko jest możliwe. Więc tak, tradycyjnie skorpionem. No tak, na razie nie ma spowolnień, ale mogą się one pojawić, myślę. Get over here, dobra. No, powiem wam, że troszeczkę się natrudziłem, zanim udało mi się to doprowadzić do perfekcji. Mianowicie musiałem bardzo zmniejszyć ustawienia graficzne, do tego jeszcze rozdzielczość. No i jakoś się teraz da grać na nagrywaniu. No ale kurczę, nie wiem czemu, bo wcześniej też było cały czas 30 klatek na nagrywaniu, 60 na monitorze, a wciąż występowały te dziwne slow motion. No i dobra, nie obijając bawełny. Jest to tak, wersja Complete Edition ze Steama. Powiem wam, że cieszę się, że wreszcie wyszedł jakiś Mortal na peceta oprócz czwórki, bo może niektórzy nie wiedzą, ale najnowszy Mortal Kombat jeszcze tydzień temu do nabycia na komputer to był Mortal Kombat 4 z 99 roku chyba, o ile się nie mylę, albo jeszcze starszy. No i powiem wam, że jakiś czas temu sprawiłem sobie tą grę też na Xboxa i napierdziczałem na przykład w tej... No troszeczkę dużo z bratem, graliśmy tagową drabinę. No i mam nadzieję, że troszeczkę sobie pogramy i że będzie to też dla was jakaś rozrywka. Kurczę, widzicie, coś mi tu... Ech, nie to chciałem zrobić, no nie szkodzi. Mianowicie, powiem wam, że serię z Mortal Kombat będę prowadził raczej nie w tą stronę, że... Będziemy przechodzić drabinę, bo to jest troszeczkę bez sensu, to by troszeczkę dużo trwało. Zaraz zobaczymy, czy... O, udało mi się, fatality. Jeps. Jeps. I główka. I mózg rozjebany. Wins. Myślałem nad przechodzeniem Challenge Tower. Jest to taki specyficzny tryb Mortal Kombat, w którym mamy do wykonania przeróżne wyzwania. Troszeczkę ich jest. Powiem wam, że na Xboxie sporo ich poprzechodziłem i całkiem przyjemnie to się gra. Jest to jakieś też urozmaicenie od takiego zwykłego napierdzielania, bo na przykład mamy wyłączone, blokowanie, albo mamy pokonać przeciwnika za pomocą tylko jakichś super umiejętności, albo no dużo było dziwnych jeszcze wyzwań. Zresztą zobaczycie, mam nadzieję. Dlatego ten odcinek będę traktował bardziej jako taki zero, jako bardziej taki prolog, czy coś koło tego. Odcinki z Mortal Kombat będą się gdzieś pojawiać... no nie wiem co ile, ale wiem kiedy zaczną. Mianowicie gdzieś dopiero za 2 tygodnie, o ile się nie mylę. No, może troszeczkę wcześniej. Sorry, ale to będzie spowodowane tym, że moje łącze troszeczkę zwolni. Ta, mianowicie z moich 630 megabitów zwolni sobie moje złącze, proszę państwa. Zgadnijcie do ilu? Do 63 kilobajtów na sekundę. Nie pytajcie dlaczego. Naprawdę nie pytajcie dlaczego, ale no przy uploadzie 30 kilobajtów na sekundę i downloadingu 60 kilobajtów raczej nie będę w stanie wysyłać filmów. No, nawet nie wiem, czy będę mógł korzystać z internetu. No bo taki, kurczę, taka diametralna zmiana. Oła. No tak.
To są ciosy X-Ray. Jeszcze go wam nie zaprezentowałem, ponieważ zapomniałem, jak to się na PC-cie robi. Widzicie, że tu jest inny konfig. Najchętniej bym sobie tutaj pada podłączył. Ale to nie jest. Lewy shift i spacja. Więc tak to się robiło. A, i jeszcze sobie muszę sprawdzić flame teleport. SA5. Aha. Troszeczkę inny konfig niż na Xboxie i człowiek zaczyna się gubić. O, dokładnie tak to było. O, niech to zmarnowaliśmy. Tak zwany nasz cios X-Ray Ultimate, jak to tam sobie woli. Tak jest. Poczujesz moc skorpiona. Oszty, w maskę zblokował sobie. No. Tak jest. No i tak sobie troszeczkę ponapierdzielam. Powiem wam, że nawet chyba o tym nie wiedziałem, ale okazało się, że jestem wielkim fanem serii Mortal, ponieważ odkąd mam ją na Xboxie, to napierdzielam w nią praktycznie codziennie, a odkąd wyszła na PC-ta, no to tutaj akurat za dużo nie pograłem, co na przykład mogliście zaobserwować tym, że gubię się w konfigu. Ale widzicie, Fatality udało mi się przeprowadzić, tak jakoś z pamięci. Tak, jestem na drabinie medium i jak widzicie, nie ogarniam już troszeczkę na drugim przeciwniku, czyli standardzik. Zawsze to jest tak, że jak człowiek chce pokazać skilla, to nie wychodzi, nie? Przynajmniej nie tak, jakby chciał. Finish him. Yeah, Fatality. Powiem wam, że te Fatality po czasie robi się nudne, gdy przeprowadzamy jedno cały czas. W grze do dyspozycji mamy także Babality, czyli zmienienie kolesia w dziecko. Niestety tego wam nie pokażę, bo nie umiem jeszcze. Bo na Xboxie trzeba odblokować te wszystkie super umiejętności, Fatality i tak dalej. Z czego zauważyłem, na PC-cie już jest to wszystko odblokowane. Nie wiem dlaczego. Może twórcy zrezygnowali z tego, ale wydaje mi się to dziwne. Tak jak wspomniałem, drabinki nie skończymy, ale możemy się podelektować fightem. Grafika nie jest w maksymalnych ustawieniach, jak już wcześniej wspomniałem, przez to, że... Ech, te nagrywanie. Dobra, ale coś tu chyba zaspałem. Nie! Nie godzę się. Widzicie, gadam do was i się nie umiem skupić. Oż ty go. No nie, no ten skorpion mnie ściśnie. Prawie. Po prostu muszę... Noch! Co on czyta w moich myślach, to ja go chciałem przyciągnąć. No! Dobra, trzeba... Trzeba się bardziej skupić na rozgrywce, tak? Akurat medium to już nie jest takie easy. Tak jest. Uhuhu. No nie, zbloczył mojego ultimate'a. Jestem trochę przyzwyczajony do klawiatury, chociaż czasami niektóre komba się łatwiej wykonuje. Czasami. Nie, nie możemy przegrać, trzymajcie kciuki! Tak jest! Dzięki, przydały się te kciuki. Fight! Ha! O, sztygo w maskę. Wow! Nie ma! O tak! No niestety akurat plansza się skończyła, tak widowiskowo to nie wyglądało, ale nie szkodzi. Teraz będzie bardziej widowiskowo. O. Ej! Nie ma. Tak jest! Patrzcie! Tak to się robi! Finish. A co tam przeprowadzę Fatality? Kto Boga temu zabroni? Tamten skorpion pewnie zrobiłby na moim miejscu to samo. Widzicie, za każdą wygraną grę i dodatkowo za Fatality dostajemy takie jakby monety. Właśnie za te monety odblokowały się tak zwane krypty na Xboxie.
I wyglądało to w tym, że mogliśmy wylosować na przykład jakiegoś dodatkowego skina, odblokować jakieś koncept arty, muzykę, takie tam pierdoły, a także Fatality mogliśmy sobie odblokować. Na necie jest dużo różnych list, które prezentują właśnie co w jakiej krypcie się znajduje. Jest to przydatne czasami, a czasami wiecie, to jest takie, można by powiedzieć, oszukiwanie troszkę, no bo teoretycznie powinniśmy to sami sprawdzić, a nie korzystać z neta. O, Striker, nim się też fajnie gra, ale zdecydowanie bardziej od Strikera lubię Noob Saibota, który jest moim zdaniem bardzo fajną postacią i jak się umie wykorzystywać jego, że tak się wyrażę, dwulicowość, to naprawdę bardzo widowiskowo można prowadzić walkę. No tutaj też Scorpion oczywiście, chyba jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci z Mortal Kombat, również mamy w Minecrafcie od zawsze praktycznie skina Skorpiona ustawionego, no to w zasadzie odkąd kupiłem Minecrafta, to jest chyba skin, który mam cały czas zmieniany, oczywiście czasami na chwilę, ale... O nie! Nie może nas ścisnąć. Znowu przestaliście trzymać kciuki. No dobra, O nie! No to przegraliśmy tą rundę. Cios X-Ray Strikera może nie jest taki widowiskowy, ale sporo HP zabiera. No tak. Striker, o ile się nie mylę, pojawił się albo w Mortal Kombat 2, albo w trójce. No tego wam teraz nie powiem, ale chyba nie będziecie mnie za to bić, prawda? Już wystarczy, że Striker mnie leje jak chce. Dobra. Ciosy X-Ray są bardzo fajnym pomysłem akurat w tej grze. Dawniej tego nie było. Powiem wam, że kiedyś jeszcze pamiętam jak, bo miałem takiego skubańca, mam go dalej, może kiedyś go wam pokażę w jakimś filmie, zbieram się już do tego od bardzo dawna. Mam takiego starego laptopa, jest to kompak, kurde, powiem wam, ma takie parametry, że o kurde, tarbosilibyście jak reksiuszynkę normalnie. 8 MB RAM-u, ludzie, Immortal 1. Tak jest. Bez dźwięku oczywiście, tam, co wy, głośnika tam przecież nie było. Ej, no co jest, czemu nie wyszło? Miałem mu podciąć nogi i bym to wygrał. Bum. Ładnie to tak? O, wiedziałem, że daleko nie zajadę bez przegrania rundy. No tak, no musicie mi to wybaczyć, no po prostu. Ale spokojnie, jak u Jacoba na wojnie, jeszcze kiedyś przejdziemy całą drabinę na ekspercie, obiecuję. Tylko kiedy to będzie, nie wiem. Ale kiedyś. Ej, ładnie to tak? No. Kurde, czas zacząć blokować. No tylko czemu te komba nie wychodzą? Nie tak jak ja bym chciał. No jasne, od razu. Tak, tak jest. No czemu to nie wychodzi? Aha, znowu ten sam fail. What the hell? No. Wyłączył mi się numlock, nie uwierzycie, a tak się składa, że akurat ciosy mam na klawiaturze numerycznej, no i z tego względu, że wyłączył mi się numlock, po prostu nie mogłem atakować i się dziwiłem. What the hell? Ejo, to jest po prostu nie tak piękne, jakbym chciał. Tak, ta runda była po prostu skazana na przegrę. O. Tak jest. Come here! Nie ma! Nie tak łatwo skorpionem nie załatwisz. Żeruje na tym, że ludziom się wyłącza numlock. Potem wygrywa taki nob. Ej! Scorpion wins, tak. Round three, fight! Oj, coś ci... Ej! No takie glicze, no bez przesady. Przecież skoczyłem. Nie mógł tego zrobić. Nie liczy się, nie liczy się.
No czemu zaś te combo nie chce wyjść? Przecież robię w dół, lewo i 5. No niestety nie chce wyjść za Hugo. Oj, spieprzyłem. No nie, no po prostu coś mnie moja klawiatura nie kocha dzisiaj. Za dużo mortala na pierdzielanie. Finish me, now. Fatality byś użyła, nie tak piąsią. Striker wins. Obryzgało go. Dobra, słuchajcie, jeszcze pokażę wam trochę, jak nubię nubem. I w zasadzie to by było chyba na tyle. Dzisiaj z mojej strony. No i wydaje mi się, że będziecie też zainteresowaniem czekali na nowe odcinki z Mortala. Tak jest. Tylko znowu pytanie, czy będę pamiętał wszystkie komba z Noba? Czy będę je umiał przełożyć z pada na klawiaturę? Oto jest pytanie. Jedno na pewno będę pamiętał i jeżeli planujecie zakupić tą grę, to sobie również zapamiętajcie do góry. Najbardziej chyba obskie, co można zrobić w Nobie, ale trzeba się znać. O, Reptile. Dobra postać. Dużo postaci potrafi pokonać, ale Noob Saibot to jest jedna z tych postaci, która akurat Reptile'a jest... No, powiem to, to tak będzie brzmiało troszeczkę lolowo, ale jest w stanie skontrować właśnie tym skokiem. O tak, przywitaj się z moim kumplem. O. X-Ray. Tu! Twój jaszczurzy ryj troszeczkę się splaszczył. I jeszcze mi obrzygał kolano, no patrzcie go. Taki skubany. Nie, czekajcie, jak to było? O tak, to było. Oh yeah. To może tak bardzo jakoś efektownie mi to teraz nie wychodzi, ale jest efektowny. Cyborg wins. Round two, fight. Właśnie, bo Reptile działa w ten sposób, że on znika, ale jego znikanie kończy się wtedy, gdy musi coś zbloczyć. Atakować może z niewidki, ale gdy zbloczy się go albo podrzuci się go w jakiś sposób, ta niewidka mu znika. I właśnie tym skokiem, który właśnie teraz wykonałem, on często go albo blokuje, albo właśnie go podrzucam, czyli tym samym zdejmuję mu niewidkę tak czy srak. Więc to jest fajne. No. To jest w miarę... Wiecie co, zrobię to dla was, move list i po prostu sprawdzimy te vitality, bo nie mam w ogóle pojęcia. DADS8, tak. O tak. Jedno z brutalniejszych fatality w grze. No, to się nazywa Half-Life, nie? Połowa życia. Albo w zasadzie ogólnie połowa typa. No i tak się, tak z grubsza wygląda styl gry Noob Saibotem. Bardzo fajnie, bardzo fajne jest też połączenie Noob Saibot i Scorpion, gdy gra się tagowo, czyli z 2 versus 2, tak, i są te zmiany, bo to niektórzy z was może nie wiedzą. Wychodzę z tego, że nie wszyscy z was są obcykani w bijatykach. No, powiem wam, jest to fajne, fajne ten, bo na przykład Skorpion od razu zamraża, a... Także jest troszeczkę tych fajnych komp tagowych, a także nie tagowych, które można wykonać, całkiem efektownie wyglądają. O tak, jak się wpierniczyła prosto w mojego X-Raya. Ja powiem wam, że Mortal Kombat jest naprawdę bardzo fajny i polecam wam do kupienia, chociażby z tego względu, że można go włączyć na chwileczkę i
podelektować się po prostu rozwałką. To jest po prostu piękne. Z gra, która to wymaga troszeczkę skupienia, ale to już bardziej, że tak się wyrażę, w większym stopniu i zaawansowania. Aha. No niestety wpierniczyłem się wprost w X-Raya. Nie szkodzi. Nie takie rzeczy się robiło. O. Bum. Główka. No tak. To jest też piękne, że to jest jeden z najfajniejszych ciosów Noob Saibota. Mi się tak podoba, że po prostu wzywa ten cień, ten go tam tłucze, a on sobie tak stoi z założonymi rękami, jakby po prostu jakby czekał. Tak sobie błogo. O, właśnie o tym mówię. Finish her. O! O, nie wyszło! Przepraszam. Zrąbałem. No, mnisi klaskają. No i powiem wam, że chyba na dzisiaj zakończymy ten odcinek z Mortal Kombat, gdyż wydaje mi się, że już troszeczkę go poprzedłużałem. Nie był on może tak dynamiczny i tak udany, jak ja bym sobie tego życzył, no ale to już się tam wytnie. To jest do obgadania na kiedy indziej. To mam nadzieję, że będziecie czekali na kolejne odcinki z Mortala. W międzyczasie skończymy również serię z Far Cry. Jeżeli ci się spodobało, zostaw łapkę, skomentuj, wiecie, ten tradycyjny youtuberski żargon teraz się musi wykonać. Wiecie, po prostu, żeby statystyki się zgadzały i żeby było fajnie i w ogóle. Ale jeszcze pokonajmy tą babkę. W zasadzie, no wiecie. O tak. Oj, nie wyszło tak pięknie, jakbym sobie tego życzył. O! O tak! O nie! No są piękne te dialogi. O tak! O nie! No, wiecie, tak to jakoś wygląda. No ciężko jest coś tutaj więcej powiedzieć o tej bijatyce. Jak widzicie, no w pełnej krasie grafiki nie mogę wam pokazać przez te głupie jakieś spowolnienie. Nie wiem, czy to jest kwestia optymalizacji gry, mojego kompa, nie wiem, nie będę tutaj teraz spekulował jeszcze raz na ten temat i się powtarzał w tej chwili. Lol. No po prostu przy bijatykach jest trochę do gadania. Wiecie co, ja myślę, że gdy będę już bardziej ogarniał postacie, większość postaci i zdecyduję się jakoś przechodzić drabinę, to też przybliżę wam jej historię. Ups. Bo myślę, że uniwersum Mortala jest dość ciekawym uniwersum, jeżeli chodzi o gry. I naprawdę te historie postaci, one są bardzo przemyślane. Może też, nie wiem czy tu są, wydaje mi się, że tak. Odkryjemy jakieś easter eggi, których na pewno tutaj jest sporo. Pierwszy Mortal właśnie słynął z tego, że sporo było takich ukrytych postaci, z którymi można było walczyć, jak na przykład właśnie wspomniany Noob Saibot, który w pierwszej części gry nie był grywalny, nie wiem czy w drugiej był. Wiem, że na pewno był grywalny w trzeciej części, na pewno w trilogii. No i żeby z nim zmierzyć się, tam trzeba było coś wykonać. Ja sobie mogę przypomnieć. Możemy nawet kiedyś spróbować w Mortalu jedynce się zmierzyć z nim, ale Mortal Kombat 1 i te wszystkie pierwsze części były o wiele trudniejsze od tego Mortala, który jest teraz. Którego tutaj widzicie. Ach, sprawdzę sobie ten move list, żeby nie było. Chciałbym tak z przytupem zakończyć odcinek. ADAS8. No co dobrze zrobiłem. Okej. Tak. Te szczelenie kostkami. No i rozrywamy. Wins. No i dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. Do następnego. Na razie. Mięso.